Hej kochani, witajcie na naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do was z filmem informacyjnym, w gruncie rzeczy. To jest w ogóle niespotykane na naszym kanale, ale mam wrażenie, że to będzie też dobry film informacyjny dla reszty noobów, czyli dla takich ludzi jak ja. Tak, jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, to pewnie wiecie, że lipiec jest miesiącem czytania książek Cassandry Clare, bowiem we współpracy z Maksem Bukowiczem, Agnieszką Panną Sastą i Bartoszem aka Grzybem Boy Meets Booksem czytamy, w sensie organizujemy maraton z Nocnymi Łowcami, czyli no, imprezę czytelniczą, która trwa cały lipiec. No i generalnie chodzi tutaj o to, żeby sobie nadrobić braki w książkach Cassandry Clare, żeby po nie sięgnąć po raz pierwszy może. No więc całe to uniwersum Nocnych Łowców w tym miesiącu ma stać przed nami otworem. Si. No i z tego względu, że ja, jak dobrze wiecie, jestem względnie na bieżąco z Cassandrą Clare i przeczytałam właściwie wszystkie jej książki, jakie do tej pory wydała samodzielnie, bo tych z Holly Black nie czytałam, no to została mi jedna na razie, czyli Chain of Thorns, w Polsce Łańcuch Ścierni, czyli trzeci tom zamykający trylogię Ostatnie Godziny, znane też w Polsce jako po prostu łańcuchy, bo mamy łańcuch ze złota, z żelaza i z cierni, więc teraz czytam sobie ten właśnie trzeci tom w wersji po angielsku, bo pierwszy i drugi też czytałam w oryginale, więc tak już idąc tym tropem, czytam też trzeci w oryginale. Kupiłam sobie z rozpędu aż dwie wersje tej książki, bo tak wyszło. Jedna ma obwolutę, druga nie, więc w ogóle luksusowo. Pierwszy raz doklepałam się tej amerykańskiej edycji książek Clare, gdzie właśnie te obwoluty są takie odbijające światło, są takie metaliczne, więc stwierdziłam, że żadnej z tych książek po prostu nie opchnę, nie sprzedam. Czytam tą bez obwoluty, bo nie chcę tej obwoluty zniszczyć po prostu. Tak. Tak, jestem w połowie na razie. Chyba, tak. Dojechałam do połowy. Ta książka nie ma końca generalnie, jest bardzo długa. No. Grzyb w tym czasie już pożera... Mroczne intrygi. Mroczne intrygi, czyli Panią Noc. I teraz czyta Władcę Cieni, Władcę czyli Cieni. Drugi tom. Ja jestem bardzo ciekawa, co powie, bo Mroczne intrygi to jest moja jedna z ulubionych serii. Poza tym, że ma skiepszczone straszliwie zakończenie i Królowa Mroku i Powietrza przyprawiła mnie o ból głowy, to na tym etapie Pani Noc i Władca Cieni wszystko wskazywało na to, że to będzie ta moja ulubiona trylogia. Bo jest zakochana totalnie. Tak, ja wczoraj wieczorem, po bardzo ciężkim tygodniu i bardzo ciężkim dniu w pracy wczoraj stwierdziłam i bardzo słabej grze w Valo i bardzo owocnej dyskusji na temat Poppy, stwierdziłam, że dobrze, jakby jest już siódmy, dzisiaj już wszystko ósmy, czy nawet dziewiąty, czy tam któryś tam, wypadałoby zacząć ten maraton. I jakby jak widzicie, ja na tapet sobie wzięłam, bo ja pierwotnie nie chciałam do tego maratonu dołączyć w ogóle. Nie, to miało nie być, no nie, to miała być, wiecie, Anna z bestsellerek i reszta ekipy, no nie? Ale tak sobie mówię, kurde, od Darów Anioła się odbiłam z powrotem, bo ja czytałam pierwsze trzy tomy i chyba zaczęłam czwarty lata temu, dalej nie zaszłam i tak dalej. Nie pamiętam z tych książek absolutnie nic. O uniwersum świata nowych łowców, co nocnych łowców, wiem tyle, o ile dużo słucham, jak na przykład Anna z Grzybem gadają, czy tam Zagą i tak dalej. Więc miałam takie, że nie chciałabym chyba zaczynać od początku, tak wiecie, raz a porządnie, bo mnie przeraża jakby ilość tych książek, ale oni mówią, stara, możesz czytać mechaniczne maszyny. Czyli diabelskie maszyny, bo wszyscy mówimy na to mechaniczne maszyny, bo Anna się ciągle myli. I ja mówię, w sumie wiktoriańska jakby rzeczywistość, wiecie. Wiktoriański Londyn, zgadza się. Podryw na wystającą kostkę od nogi spod spódnicy, wiecie. Będzie bal maskowy tutaj. O kurde, no to w ogóle super, jakby okej. Okay. I nie muszę jakoś wybitnie znać tej podstawowej heksalogii, no to już wychodzi tak. Nie, nie, to jeżeli chcielibyście na przykład zaczynać książki, są w ogóle przygody od Clare, od diabelskich maszyn, totalnie jak najbardziej można. I tak, i Grzyb stwierdził, że jeszcze on mnie przekona do tego, żebym ja dołączyła do maratonu i kupił mi te książki. Tak, czyli drugi i trzeci tam, mechaniczne. Pierwszego nie mógł znaleźć, ja cały czas szukam na Vinted, bo stwierdziłam, że nie kupię po okładkowej. Ale spoko, easy peasy, Anna kradnie kody z biblioteki do Legimi. Nie kradnie, jestem czytelnikiem mojej biblioteki, zatem raz w miesiącu mogę sobie przyznać kod do Legimi. Nie, no to prawda. I to też robię, tak, zgodnie z prawem. Więc jakby taki kodzik do Legimi też jako czytelnik i jakby dumny członek, jakby wiecie, łódzkiego systemu bibliotecznego, czyli ja, również sobie te Legimi weszłam, no i zaczęłam. Ale byłam tak zmęczona wczoraj,
tak mi się oczy kleiły, że stwierdziłam, dobra, Legimi ma tą opcję syntezatora. Mm-hmm. Moją pierwszą w ogóle rzeczą, jaką zrobiłam, było szukanie audiobooka, bo jakby nie ma. Tym etapie ten audiobook by mnie po prostu zbawił fest. Nie ma. Co jest trochę useless, bo Grzyb mi specjalnie kupił książkę, ja bym je słuchała w audiobooku, czajcie bazen, nie? Ale mówię, i tak nie mam pierwszego tomu, więc jakby zanim go złapę, to już zacznę go na przykład czytać, słuchać przez syntezator Legimi. Jem podszedł do Willema. Tak się posikałam, że jakby mój początek maratonu skończył się tak, że przesłuchałam tam naście minut, kilkanaście stron i wysiadłam ze śmiechu. Jak ten syntezator czyta Gemma jako Jem, a Willa jako Will albo Willem, albo najlepiej jest Willem. I wiesz, ten syntezator się tak baguje, bo jakby nie ogarnia. Albo, bo tu jest jeszcze jakaś ten... jakaś street, tylko nie pamiętam jaka. No jakaś tam, no, jakaś ulica, tak? No, to czyta street, no nie? Street, no nie? I tak dalej, więc... No nie da się. Moje czytanie zaczęło się od mema. Więc na razie niewiele wam powiem, bo jak na razie tylko zaczęłam. Aczkolwiek jestem pretty pozytywnie nastawiona do tego, że ten maraton się jako tako uda. Aczkolwiek tak, maraton, miasto jadeitu, popim. Miasto Jadeitu możesz przeczytać na koniec lipca. Myślę, że tak będzie. I w ogóle jestem straszną fanką tych opraw. I w ogóle prawie się nacięłam, bo szukałam już na Vinted jakby pierwszego tomu. I byłam taka, o, za 15 ziko, Essa kupię, a to była miękka oprawa. I teraz trochę żałuję, że Grzyb mi kupił w Twardy, bo w Twardy jest trudniej dostać niż w miękkie. W miękkie to w ogóle wszyscy sprzedają, no to już się, nie? A w Twardy mam takie... siwy dym. Tak? Ale dzisiaj jedziemy do sklepu, więc może jak się szarpnę, wiesz, to nawet okładkowej kupię. Jakby generalnie, no, można je znaleźć w dobrej promce, stacjonarnie czasami. To myślę, że to jest rzecz, którą dzisiaj ogarniemy. Możemy zajrzeć, więc, czy się da. Więc tak. No. Generalnie Diabelskie Maszyny są tą trylogią, która jest jak gdyby na, że tak powiem, osi czasu wcześniej niż Dary Anioła, bo, no, tak jak już Marta powiedziała, rozgrywa się w wiktoriańskim Londynie. Natomiast generalnie ma taką strukturę, że można spokojnie od tego zaczynać. I że to może być pierwsza jakby część waszej przygody z Kassandrą. Przepraszam, ale ten opis tutaj to jest jakiś w ogóle mem. Z pomocą przystojnego i autodestrukcyjnego Will. To jest definicja, dlaczego ja jestem team Will. Ale bardzo podoba mi się team Gem. Podoba mi się to, że w ogóle ktoś pomyślał, że... Jakie jest to data wydania? Oj, nie pamiętam. 2012, ale no to wydanie może być później. To jest później. 2-1. To jest później. W 2021 roku ktoś stwierdził, że taki opis nie jest cringe'em. No cóż. Ja wiem, że to jest oryginalny opis i to jest opis tego 2011 roku, ale no błagam, no, chociaż tego przystojnego by wywalili. Albo autodestrukcyjnego, bo przystojny autodestrukcyjny też się prosi po prostu o mema. No well, that's my boy. Co się na tyle, na ile słuchałam, tam był taki dialog, taka odzywka jakaś na początku, też będę Willem. Myślę, tak sobie... No, no słuchaj, daj wiesz sobie czas, nie? Zobaczymy. No. To zawsze jest tak, w jakim teamie jesteś, jak czytasz Diabelskie Maszyny, czy jesteś team Gem, czy team Will. Nie ma jakby innych teamów. Chociaż przyznam szczerze, że ja przez... Ale spoilery. To no, są spoilery, no! A tego to już w ogóle nie czytaj! Marta! Dobrze, nie tu będzie Magnus też w ogóle. O, tak. Magnus jest w każdej książce. Tak. Tu będzie Magnus i nie wiem, czy pamiętasz z Darów Anioła tego kota, który był w instytucie, Churcha. No, pamiętam. Church jest kotem tu też. Just saying. Coś po chińsku tu mówię. Tak, bo Gem jest Chińczykiem po części. W sensie, nie Chińczykiem. O Jezus, on jest... O Jezus, z Hongkongu? O Boże, teraz nie pamiętam, ale generalnie ma właśnie azjatyckie też korzenie. No ty, no weź, no nie czytaj! Ty mechaniczną księżniczkę na końcu czytasz? Czy cię Bóg opuści? Ja zaspoilerowałam sobie fest. Ty nie czytaj mechanicznej księżniczki od końca! Całe jakby... Wszystko to, co jest najważniejsze w tym cyklu, w tej trylogii, to jest zakończenie mechanicznej księżniczki. Nie wiem, z kim ona kończy już. Nie! Nie wiesz! Nie wiem? Nie wiesz! Nie wiem? You don't know. Bo generalnie dla tych, którzy nie wiedzą, historia Tessy nie kończy się zasadniczo na tych książkach. Ale ja nie mogę, więc tobie powiem po nagraniu. No, ja ale myślę. Nie powiem tego na nagraniu, bo to będzie spoiler. Więc historia Tessy nie kończy się tutaj. Nic więcej nie dodam.
Mniejsza z tym. Wracając na chwilę do tego, co mówiłam wcześniej. Struktura tej belskich maszyn jest taka, że Claire na początku robi wprowadzenie do świata i tłumaczy jakby o co chodzi. Dobrze, i co jest kim, co jest czym, czym jest instytut, czym jest Clave. Czym jest... Nie, tutaj Alisante chyba nie ma. Ale no, widzę, tego typu rzeczy. Idris, pierdolety. Wstęp dla nubów po czarownicy, prostu. Wróżki, stratadada. Wszystko to jest tutaj wytłumaczone, bo Tessa też jest tutaj bohaterką, która jest wprowadzana do świata. A, czyli jest nowa. Okay. A nie jest jego częścią. Bo na przykład w ostatnich godzinach, czyli w łańcuchach, jest tak, że Claire w ogóle to olewa. I jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z tym uniwersum i nie wiecie, jak to działa, nie dostaniecie jakby instrukcji. Chyba, że jakby tak, wiecie, przez, nie wiem, swoich znajomych albo przez internet dowiedzieliście się, o co chodzi w tej serii i w tym uniwersum, jak ono działa, to wtedy możecie spróbować sobie zacząć łańcuchy. Natomiast ja osobiście nie polecam. Jeżeli już wam bardzo na łańcuchach zależy, to raczej czytajcie najpierw Diabelskie maszyny, a potem właśnie Ostatnie godziny. No bo to wprowadzenie możesz dostać tutaj w trzech tomach, zamiast na przykład w sześciu oddają fajną. Tym bardziej, że Ostatnie godziny to jest trylogia następująca zaraz po tej, tak? Czyli dzieje się w edwardiańskim Londynie, chwilę później. Nie chcę spoilować więcej. Więc totalnie można w ten sposób, daję przyzwolenie na to. Natomiast ja, Anna, pozwalam wam czytać. Ja generalnie jestem zwolenniczką czytania książek Claire według daty wydania, bo one w którymś momencie zaczęły się te serie ze sobą przeplatać. To znaczy Claire pisała Dary Anioła na przemian z Diabelskimi maszynami, one wychodziły tak naprzemiennie. Więc raczej ja tak czytałam i wydaje mi się, że w ogóle czytanie właśnie chronologicznie pod kątem daty wydania tych książek jest tyle fajne, że można wyłapywać dużo easter eggów w tych książkach, bo one do siebie notorycznie nawiązują. Choćby tym, że mamy postacie, które żyją wiecznie, tak jak Magnus. Tak. Magnus jest postacią, która się pojawia we wszystkich seriach Claire, więc poznaje wszystkich tych bohaterów i notorycznie do kogoś nawiązuje w związku z tym. Albo możecie w jego wypowiedziach znaleźć nawiązania właśnie do czegoś, co się działo wcześniej, tak? I to jest strasznie fajne i dla fanów serii to zawsze takie Także to jest bardzo cool. Ja w ogóle nagrałam kiedyś odcinek podcastu dotyczący tego, jak wyglądała moja historia z Shadowhuntersami i jak się powinno te książki czytać. Polecamy Anna Mówi na Spotify. Bo mogę wam w razie czego podrzucić gdzieś na grupę ten odcinek albo na Instagrama. Tam jest takie długachne intro dotyczące tego, jak ja się w ogóle wkręciłam w Nocnych Łowców, bo to też była burzliwa historia. Natomiast jak już ustaliłyśmy, ja za chwilę będę czytała Cassandrę Clare dłużej niż żyję, bo zaczęłam w 2008 roku, czyli miałam lat 8, 12. 12. Teraz mam 27. So you know. To już w sumie teraz się wydarzyło. To już teraz, no. To już teraz. To już jesteś jakby... Czytam dłużej niż wtedy, kiedy żyłam bez Cassandry Clare. Żyję z Cassandrą dłużej niż żyłam bez. No. Także to jest trochę crazy. Teraz mi się przypomniało, bo właśnie teraz ze względu na to, że Bartosz czyta Władcę Cieni, ja sobie kartkowałam swojego Władcę Cieni i chyba tam, w tym drugim tomie, albo w trzecim, już nie pamiętam, jest właśnie taka rozmowa jednego z bohaterów z Magnusem właśnie, gdzie ten bohater, Julian konkretnie, wpada do Magnusa i mówi, ktoś musi mi pomóc. I Magnus ma taką refleksję na temat tego, że już kiedyś tak było, że za oknem padał deszcz i młody, ciemnowłosy chłopak o niebieskich oczach przyszedł do niego i błagał o pomoc, bo wiedział, że nikt innemu nie pomoże. To jest tutaj. Okej. Okay. Dla tych, co nie wiedzą, to taki snippet, a dla tych, co wiedzą, to wysyłam wam mrugnięcie. Możecie na naszym Insta znaleźć takie kafelki, plansze, gdzie możecie sobie ustawić swój TBR, gdzie możecie sobie zascreenshotować te plakietki i wrzucić też u siebie, jeżeli macie ochotę, i nas spokojnie oznaczać wszystkich, i nas, i Agnieszkę, i Maxa, i Bartka, i informować nas o swoich postępach. My zwykle udostępniamy te storieski dalej. Tak. Podejrzewam, że jak się miesiąc skończy, to zrobimy podsumowanie i będzie taka zbiorcza recka tego, co na pewno przeczytam całe tylko Chain of Thorns, bo nie zdążę więcej pewnie plus. No to jest gdzieś takie, no nie? To ma w oryginale 600 stron, 600 coś, tylko że to jest duży format, nie? No, i są wysokie. Dużo tekstu jest na każdej stronie, więc się czyta to bez końca. Ja też planuję taką serię postów w ogóle na Insta, już zrobiłam wczoraj grafiki do tego ładne. Oh, nice. Także to już wkrótce. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to oczywiście zapraszamy was do udziału i do obserwowania postępów innych. Jeżeli już też czytaliście wszystko, jeżeli czytaliście Chain of Thorns, to proszę mi tutaj nie spoilować, bo ja już sobie zaspoilowałam, co się wydarzy na końcu. I niestety też w Chain of Thorns, nie wiem czy to też jest w polskiej wersji, szczerze mówiąc, są ilustracje w całych ostatnich godzinach. I tam są spoilery. To nie patrzcie na arty najlepiej. Nie.
Unikajcie wszelkich Tumblrów i tam Pinterestów. I w ogóle nie szukajcie niczego. W ogóle, a jeszcze jedna. Jeżeli was kiedyś tak coś strzeli wam do głowy, żeby wygooglać drzewo genealogiczne konkretnych rodzin. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Tam jest masa spoilerów. Także don't do this. Don't do this. To już jest coś, na co się wiele osób nacięło w ogóle. Tak, grzyb między innymi. Dlatego was ja też kiedyś na to nacięłam. Okej. Okay. Dlatego czyli ostrzegam was. Nie jest prawdziwą Shadowhunter ciają ktoś, kto się nigdy nie nacią na spoilerach drzewie genealogicznym. No cóż, no to tak to wygląda. Dajcie znać, taki krótki odcineczek informacyjny, jakby memowy ewidentnie. Dajcie znać, czy przystępujecie do maratonu, czy może jesteście fanami którejś z konkretnej serii książek Cassandry Clare, jak widzicie, jest ich dużo. Która jest waszą ulubioną, a jak nie, no to po prostu wbijajcie, dołączajcie i do końca lipca czytamy sobie Clare. Oznaczajcie nas wszystkich na Instagramach, jeżeli do tego właśnie challenge'u dołączycie i do zobaczenia następnym razem. Pa!